Mieszkamy w malowniczym i zróżnicowanym geograficznie kraju. Na północy leży morze, a na południu imponujące góry. Patrząc na wschód zobaczymy rosyjskie Iskandery, a na zachodzie znajdziemy ciekawe przemiany kulturowe. Nasz kraj wyróżnia się na tle innych europejskich państw czymś jeszcze, co możemy dostrzec zimową, bezwietrzną porą na ulicach miast i wiosek. Dzieci traktują to zjawisko jako mgłę, w której o wiele łatwiej można bawić się w chowanego. Dzięki licznym komunikatom prasowym i ostrzeżeniom wydawanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pewnie każdy z Was kojarzy tą gorszą przenikliwość powietrza nie tylko z mgłą, ale też z informacjami na temat przekroczonych norm zawartości pyłu PM10 i PM2,5 w powietrzu. Za to niebezpieczne zjawisko mieszania się powietrza z produktami spalania, zwanego potocznie smogiem, odpowiadamy my wszyscy. Głównym składnikiem smogu są tlenki siarki i tlenki azotu oraz pyły zawieszone o szerokim rozkładzie średnic i powierzchni. W smogu znajdziemy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, ale też dość specyficzne pierwiastki jak arsen, ołów, kadm, chrom czy nikiel. Wszystkie te składniki mają negatywny wpływ na zdrowie ludzkie oraz ekosystemy wodne i lądowe. Ekolodzy biją na alarm, że smog zakłóca nie tylko procesy fotosyntezy, ale też zmienia chemizm i biologię ekosystemów, zakwaszając gleby i wody. W Polsce głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej jest węgiel, który wydobywamy, ale też sprowadzamy w ogromnych ilościach z Rosji. Posiadamy więc jedno z największych w Europie skażeń atmosfery. Ocenę wielkości skażenia dokonuje się na podstawie zawartości cząstek pyłu, głównie pyłu PM10 i PM2,5, ale też stężenia benzoalfapiranu, który traktowany jest jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. PM10 to frakcja pyłu zawieszonego o średnicach zastępczych cząstek poniżej 10 mikrometrów. Cząsteczki te przenikają do odcinka tchawicowo-oskrzelowego, natomiast większe cząsteczki są zatrzymywane w jamie nosowo-gardłowej. PM2,5 oznacza zaś frakcję pyłu zawieszonego o średnicach zastępczych poniżej 2,5 mikrometrów. Cząstki pyłu PM2,5 podrażniają drogi oddechowe i przenikają do płuc, powodując interakcje fizyczne i chemiczne z tkankami płuc, wywołując w ten sposób podrażnienie i uszkodzenia. Jeszcze mniejsze cząsteczki, czyli PM1, potrafią wniknąć do pęcherzyków płucnych, a następnie dostać się do krwioobiegu. Dla porównania, popularna bakteria E. coli, występująca często w skażonych ściekami sieciach wodociągowych, ma wymiary około 3 mikrometrów długości i 0,8 mikrometra szerokości. Istnieje coraz więcej dowodów naukowych potwierdzających wpływ pyłu zawieszonego nie tylko na układ krążenia i układ oddechowy. Pył zawieszony może spowalniać rozwój płodu i powodować przedwczesny poród, ale też wiele konsekwencji zdrowotnych w dorosłym życiu u dzieci narażonych na jego wpływ w okresie prenatalnym i okołoporodowym. Można tutaj wymienić choćby choroby układu nerwowego, ale też alergię, astmę i cukrzycę. Za smog w Polsce odpowiada głównie sektor energetyki zawodowej i ciepłownictwa, sektor komunalno-bytowy, czyli indywidualne ogrzewanie budynków i małe ciepłownie lokalne, a także przemysł i transport, zwłaszcza drogowy. Co ciekawe, z przeprowadzonych w 2013 roku badań wynika, że tylko 15% emitowanego pyłu w sektorze transportu drogowego pochodzi od spalania paliwa, natomiast aż 74% pochodzi ze zużycia opon, hamulców i nawierzchni dróg. Niekontrolowane warunki spalania w starszego typu piecach domowych o małej efektywności cieplnej oraz niewielka wysokość emisji gazów spalinowych powoduje ich znacznie większy wpływ na jakość powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery niż ma to miejsce w przypadku źródeł wysokich, np. elektrowni. Elektrownie spalają w kontrolowanych warunkach węgiel wysokiej jakości i są wyposażone w odpylacze o sprawności ponad 99%, emitując przy tym smugę zanieczyszczeń na dużej wysokości. Ma to odzwierciedlenie w wynikach badań. Za największą emisję pyłów odpowiadają procesy spalania poza przemysłem, czyli w dużej mierze indywidualne gospodarstwa domowe. Kontrole Straży Miejskiej wykazują, że ludzie palą plastikiem, styropianem czy też pociętymi oponami. Spotkałem się też z przypadkami, w których ludzie wypalają instalacje kabli, by odzyskać z nich miedź i sprzedawać na skupie.
Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich węgiel jest kiepskiej jakości, o czym świadczyć może chociażby program Alarm, w którym poruszono kwestię niepełnowartościowego węgla, sprzedawanego w normalnej cenie. Jeszcze innym problemem jest sposób spalania węgla i tak z pozoru prozaiczna czynność jak zasyp węgla w palenisku. Nieocieplone stare domy, a przez to zwiększona konsumpcja paliwa do ich ogrzania, to kolejny powód zwiększenia emisji kancerogennych cząsteczek. Za wielkość emisji zanieczyszczeń odpowiada też klasa energetyczna pieca, z którą wiąże się też efektywność spalania. Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2020 roku kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i użytkowania będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń – Eco Design. Innym czynnikiem może być sposób eksploatacji pieca. Jeśli ktoś spala dużo więcej węgla niż na przedstawionej grafice, to oznacza, że z jego sposobem ogrzewania jest coś nie tak. Z tego też powodu w naszym kraju rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję wymiany pieców starego typu na nowe piece, gazowe i inne, które emitują mniej zanieczyszczeń. Prowadzona jest też akcja docieplania budynków. Na przykład w Krakowie w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w latach 1995-2012 zostało zlikwidowane około 20 tysięcy palenisk węglowych i 342 kotłownie. W latach 2008-2012 w Małopolsce zlikwidowane zostały źródła na paliwa stałe w około 14 tysiącach lokali, a termomodernizację przeprowadzono w około 16 tysiącach lokali. Niestety działania te pozwoliły na redukcję emisji pyłu PM10 jedynie o około 1% całkowitej emisji i benzoalfapirenu o około 1,5% całkowitej emisji. W latach 2013-2014 działania na rzecz poprawy jakości powietrza znacznie intensyfikowano, dokonując likwidacji ponad 5,7 tysiąca starych, niskosprawnych pieców i kotłów. Pomimo tak intensywnych działań naprawczych, nie osiągnięto znacznej poprawy jakości powietrza, co obrazuje, jak trudny jest to proces. Ze względu na wolne postępy w walce ze smogiem, warto zaopatrzyć się w odpowiednie aplikacje na swój telefon, dzięki którym możemy na bieżąco śledzić zawartość szkodliwych substancji w powietrzu. Będąc świadomym zagrożenia, możemy ograniczyć ekspozycję na zanieczyszczenia, pozostając w domu. Taka ocena zanieczyszczenia powietrza możliwa jest dzięki specjalnym stacjom rozlokowanym w naszych miastach, w których kontrolowany jest stan powietrza. Jakość powietrza możemy przewidywać też sami, ponieważ świetnie koreluje ona z warunkami meteorologicznymi. Najważniejsze z nich to oczywiście temperatura, prędkość wiatru i wilgotność powietrza. Im temperatura i prędkość wiatru niższa, tym rejestruje się wyższe stężenia zanieczyszczeń. Metody analityczne pomiaru stężenia polegają na przykład na metodach grawimetrycznych, czyli porównania masy filtra przed i po ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Inne metody, które można stosować jako pomiary w czasie rzeczywistym, to metody oparte na metodzie wagi oscylacyjnej, metodzie tłumienia promieniowania beta, polegającej na osłabianiu tego promieniowania w trakcie przechodzenia przez coraz bardziej zanieczyszczony filtr, a także metodę rozpraszania światła, polegającą na określeniu zmian w intensywności padającego światła na detektor. Ta ostatnia metoda jest stosowana w przydomowych miernikach laserowych stężenia pyłu w powietrzu sprzedawanych przez rodzimą firmę w tzw. systemie AirFox. Należy zwrócić uwagę na dokładność takich urządzeń i miejsce ich montażu. Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed smogiem jest wybudowanie bunkra przeciwatomowego z własnym systemem filtrów. Są też inne, zdecydowanie tańsze sposoby, takie jak stosowanie indywidualnych masek przeciwpyłowych wyposażonych w wysokosprawne filtry, czy też używanie oczyszczaczy powietrza wewnątrz domu. Najważniejszym elementem takiej maski jest filtr. Ten może mieć różne oznaczenia w zależności od producenta. Na polskim rynku spotkamy filtry o oznaczeniach HEPA, FFP3 czy N99. Skuteczność takich filtrów przetestowała inspekcja handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Badania nie wyszły rewelacyjnie, jednak nie są aż tak złe, jak informowały o tym doniesienia medialne. O zaletach filtrów można poczytać na stronie producenta danej maski, na przykład tutaj. Ogólnie filtry można podzielić na trzy rodzaje.
Porowate filtry membranowe, które działają podobnie jak filtry wodne, posiadające na powierzchni membrany mikropory o niewielkim rozmiarze. Ich zaletą jest świetna filtracja, jednak duże opory przepływu przekreślają ich zastosowanie jako filtry w maskach antysmogowych. W końcu oddychanie w takiej masce musi być w miarę swobodne. Drugi rodzaj to filtry włókniste, jak na przykład filtr HEPA. Wykonany jest on z wielu warstw grubych włókien różnej średnicy, od kilku do kilkudziesięciu mikronów. Jego dobra efektywność filtracji przy niskich oporach przepływu jest cechą, dzięki której wykorzystuje się go w maskach. Ostatni typ filtru to filtry prototypowe, tak zwane filtry przezroczyste o wysokiej sprawności na wychwyt cząstek PM2,5. W tym momencie znajdują się one jeszcze w fazie rozwojowej. Dzięki ich przezroczystości i niewielkiemu oporowi przepływu z powodzeniem będzie można je wykorzystać jako filtry umieszczone w ramach okiennych. Na ten moment, gdy chcemy mieć w domu czyste i świeże powietrze, musimy używać oczyszczaczy powietrza. Należy pamiętać, że wszystkie filtry mają ograniczony czas pracy i w zależności od wielkości zanieczyszczenia powietrza należy je wymieniać w odpowiednich interwałach czasowych. Mimo wszystko życzyłbym Wam i sobie, by używanie stacji uzdatniania powietrza czy też indywidualnych zestawów ochrony dróg oddechowych były nam zbędne. Na to jednak musimy zapracować wszyscy, ograniczając emisję szkodliwych pyłów i związków, by poważne epizody smogu, jakie wystąpiły na przykład w Londynie czy też w Dolinie Mozy, nigdy więcej nie miały już miejsca. Tego życzę Wam i sobie.